Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Dzisiaj kilka słów na temat prawdy, na temat tego, czy potrafisz zmierzyć się z prawdą. Jest to ważne zagadnienie, dlatego zachęcam, abyś tutaj na te kilka minut pozostał. Trwamy w przedostatnim tygodniu Wielkiego Postu. Piąty tydzień. Niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej. Czy już masz palmę? Ja przyznam, że już otrzymałem palmę na niedzielę palmową. Byłem w pewnej parafii, którą serdecznie pozdrawiam, na rekolekcjach i tam otrzymałem palmę, piękną palmę ręcznie robioną. Zachęcam, żebyś także zaopatrzyła w palmę. Może masz z tamtego roku, warto gdzieś ją odkurzyć, poszukać, aby pięknie przeżyć celebrację Niedzieli Palmowej, Niedzieli Męki Pańskiej i potem już nastawić się na Wielki Tydzień. Zachęcam, żeby już teraz pomyć okna, przygotować na stół to, co już można teraz, żeby nie czekać ze wszystkim. Wiadomo, że pewne rzeczy trzeba w ostatniej chwili, ale żeby ze wszystkim nie czekać na ostatni moment. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci za te tygodnie Wielkiego Postu, za te 4 tygodnie, które za mną, za ten 5. tydzień, który trwa. Dziękuję Ci za wszelkie łaski, których mi udzieliłeś. Dziękuję Ci za łaskę wytrwałości, za to, że tutaj jestem, bo tak naprawdę bez Twojej pomocy i Twojego wsparcia byłoby to niemożliwe. Lenistwo by mnie przerosło. Duchu Święty, to jest wyraźny, realny znak Twojego działania we mnie, działania Twojej łaski we mnie. To jest realny znak działania wiary, że to wiara mnie tutaj przyciąga. Jest to realny znak działania miłości, która mnie przyciąga do Bożego Słowa, a przez to do osobowego Jezusa Chrystusa, który mówi do mnie tu i teraz przez te karty Ewangelii. Ale Duchu Święty, także i to Słowo przybliża mnie do Ciebie, przybliża mnie do Boga Ojca, do całej Trójcy Świętej. Chcę trwać przy tym Słowie Bożym w tych kolejnych dniach. Chcę trwać przy Słowie Bożym przez Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i potem w pięknym czasie radości paschalnej, radości wielkanocnej. O to Cię proszę, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca, wy czynicie to, coście słyszeli u waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus:
Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Mocne słowa Chrystusa, który kieruje do tych, którzy tak naprawdę powinni w nim rozpoznać obiecanego Mesjasza. Być może rozpoznawali w nim tego Mesjasza, ale zło, które już opanowało ich serca, tak znienawidziło rozpoznanego Mesjasza, że postanowiło go zabić. Jednak to osobowe zło nie wiedziało, że tak naprawdę ziarno, które obumrze, przyniesie plon obfity, plon zmartwychwstania, plon w niebowstąpienia, plon zesłania Ducha Świętego, plon w niebowzięcia Matki Najświętszej, ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi i plon zbawienia. Bramy raju utraconego zostały otwarte na nowo. Prawda was wyzwoli. Ci ludzie usłyszeli trudną prawdę, która, gdyby została przyjęta, mogłaby ich wyzwolić. Czy ty potrafisz przyjąć trudną prawdę? Czy masz w sobie tyle pokory? Jest to niesamowicie trudne. Oczywiście, zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy ktoś nam coś mówi i jest po prostu do nas nastawiony bardzo bojowo. Ton, postawa, spojrzenie, aż naprawdę my nie chcemy mieć z tym człowiekiem nic wspólnego i też nastawiamy się do niego w pewnej kontrze, bojowo, i też możemy dołożyć swoje słowa, bardzo czasami krzywdzące. A zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy ktoś ci zwróci uwagę grzecznie, z miłością i czujesz, że ma rację, ale robi to w taki sposób maksymalnie delikatny i cię z tym pozostawia. I czy potrafisz przyjąć taką prawdę? Jeżeli ktoś ci to mówi nawet delikatnie i ma rację. I robi to w tej intencji, aby to ci przyniosło jak największe dobro i aby to dobro było udziałem tych, wśród których na co dzień żyjesz. W domu, w małżeństwie, w pracy, w szkole, w otoczeniu, na ulicy, na przystanku, w sklepie. Gdy stoisz, czy ustawiasz się do kolejki? Czasami pomylimy się. Nie wiem, ktoś komuś źle wyda resztę. Czy potrafisz? To jest jedna sprawa, gdy są te trudne rzeczy, które nas korygują. Ale też, czy potrafisz na przykład przy spowiedzi świętej przyjąć pewną prawdę? Czy potrafisz przyjąć prawdę Słowa Bożego? Pan Bóg mówi do twojego sumienia. Tę trudną prawdę. Ale czy potrafisz przyjąć prawdę tę miłą, jeżeli tak to można określić? Za chwilę będą święta, spotkania rodzinne i bardzo dobrze, rozmowy, różne poczęstunki, placki, sałatki, wędliny i tak dalej. I czy jesteś kobietą, która
dba o stół, czy mężczyzną też, bo są panowie, którzy są świetnymi kucharzami, piekarzami i tak dalej. Czy jeżeli ktoś ci powie, no posłuchaj, przepyszny placek, wspaniała sałatka. Czy potrafisz przyjąć prawdę w takim sensie, że skromnie, ale dziękuję, dziękuję, udała się, dziękuję. Nie bój się tego. Nie bój się przyjąć tej pozytywnej prawdy i nie bój się podziękować za komplement. Czasami mówimy, a przestań, nie, nie, byle jakie, nie udało mi się, oj, najgorsze w tym roku. Przyjmij prawdę, naprawdę. Jest to budujące. I przyjmij tę prawdę, przyjmij tę prawdę i napisz w komentarzu, jeżeli, posłuchaj, posłuchaj, teraz taki, taka zupełna prywatna sprawa ode mnie. Jeżeli, a domyślam się, że tak, ale jeżeli byłeś, byłaś w Wielkim Poście na uczcie przed śniadaniem przynajmniej 7 razy, to chciałem ci naprawdę pogratulować. Tydzień. Jeden tydzień może być rozłożony na raty. Jeżeli byłaś, byłeś, naprawdę super i serca ci gratuluję. Twojej gorliwości, twojego zaangażowania. I zachęcam cię do tego, abyś napisał w komentarzu dziękuję. Jeżeli to odnosi się do ciebie. Nie bój się tego i nie bądź fałszywie skromna, skromny. I to nie jest pycha. Nie. To jest przyjęcie prawdy. Miłej prawdy, słusznej prawdy, prawdy budującej, prawdy, która macie podnosić w górę i zachęcać do tego, aby nadal trwać w tym, co dobre. Życzę ci błogosławionego dnia. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jeżeli uważasz ten filmik za potrzebny dla innych, to zachęcam cię do udostępnienia. Oprócz tego to zachęcam, abyś także innych zachęcał też do tego, aby na tę ucztę przed śniadaniem przychodzili. Mam świadomość tego, że jest wiele różnych spraw, obowiązków, ale bądź apostołem Bożego Słowa. Być może już tutaj kogoś przyprowadziłeś. Kapitalnie, gratuluję. Ale przyprowadzaj kolejne osoby. Zachęcaj, podsyłaj, udostępniaj. Niech nas tutaj będzie jak najwięcej. I pamiętaj, że Pan Bóg będzie ci się za to odwdzięczał, ponieważ ty będziesz Jego apostołem. A On tym, którzy są Jego apostołami, którzy innych przyprowadzają do Jego serca w sposób szczególny, ma na uwadze i w sposób szczególny się odwdzięcza. Zatem warto. Zapraszam cię dzisiaj na naszą inicjatywę modlitewną Wróć. Modlimy się za tych, którzy odeszli od Boga, od Kościoła, do wiary. I jutro zapraszam na ucztę przed śniadaniem, ucztę Bożego Słowa od początku twojego dnia. Szczęść Boże i do zobaczenia.